To było wielkie wyzwanie, zorganizować tak duży turniej. W szeregi stanęło kilkanaście ekip, łącznie ponad 300 zawodników i zawodniczek. Wszystko odbywało się na polach marsowych Stadionu Olimpijskiego. Najpierw pochwalimy organizatorów, bo to niełatwe zadanie, by doskonale przygotować imprezę dla tak sporej liczby osób. Sportowo doskonale pamiętamy ubiegły rok. W finale kosynierzy ograli rywali z Rygi 8-5 i okazali się mało gościnni. Nasi otrzymali i to nie może być zaskoczeniem, także sporo wyróżnień indywidualnych. Blisko końcowego i spektakularnego sukcesu były też w 2017 roku nasze panie. Ostatecznie kosynierki zajęły drugie miejsce w turnieju. Turniej żeński zakończył się wygraną drużynę z Poznania. W tym roku panowie liczyli na obronę, ale się nie udało. Mimo to schodzili z boiska uśmiechnięci, bo rozegrali chyba jeden z najciekawszych meczów polskiego lacrosa. Po regulaminowym czasie finału z łotewskim zespołem Archers remis 6-6. O wszystkim więc decydowała złota bramka, którą zdobyli Łotysze. Padła ona jednak dopiero w drugiej części dogrywki. W rywalizacji kobiet kosynierki tym razem zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu, a tytuł sprzed roku obroniła ekipa ze stolicy Wielkopolski. Najpierw jesteśmy na parkiecie tych starszych rozgrywek, czyli w Eurobasket. One niesłabnąco cieszą się sporym zainteresowaniem. Mecze rozgrywane są na kilku szczeblach. My zaglądamy do najwyższej klasy i warto powiedzieć o niezwykle ciekawym starciu weekendu między Hessem i Forbasket.pl. Ci pierwsi wygrywają 75-70, ale rywalizacja trzymała w napięciu do końca. Świetne spotkanie w barwach zwycięzców rozegrał Konrad Boć-Orzechowski, który rzucił 24 punkty. Mniej emocji było choćby podczas meczu Tako i For Fun. Ci pierwsi dominują od pierwszej do ostatniej sekundy, by ostatecznie zwyciężyć aż 101-62. Aż trzech zawodników zwycięzców zdobyło ponad 20 punktów. Zachęcamy, by odwiedzać arenę w Eurobasket. Co tydzień jest bardzo ciekawie, nie tylko w tej najwyższej klasie. To teraz Dalk, czyli młodsza od Eurobasket Liga, ale która doskonale przyjęła się także w mieście i ma przepiękną halę na Kiełczowie, w której aż chce się grać. W przypadku tych rozgrywek odwiedzamy dla odmiany parkiety drugiej ligi. Doceniamy w końcu wszystkich uczestników rozgrywek. Warto było zobaczyć choćby starcie Tylko Słabi Podają i Two Hills Basket 2. Ci pierwsi wygrywają 53-42. Do zwycięstwa poprowadził ich zdobywca 23 punktów Adam Omela. Ciekawe starcie na boiskach drugiej ligi też pomiędzy All Finance i KS AZS Wratislavia. Wratislavia przegrała 54-61. Emocje też były sporych rozmiarów i to fanów basketu zawsze najbardziej cieszy. Krzysztof Zarankiewicz skończył spotkanie z dorobkiem 21 oczek. To on był kluczową postacią tego starcia.